Cześć, z tej strony trap.pl, a dzisiaj wspólnie porozmawiamy sobie na temat Lil Pumpa, a dokładniej postaramy się odpowiedzieć dziś na pytanie, co obecnie dzieje się z Gazem Garcją. No bo nie da się zaprzeczyć, że od jakiegoś czasu Lil Pump niby jest, a tak naprawdę nie ma go na scenie rapu. Obecnie naprawdę daleko nam od czasów, w których gdy tylko weszliśmy na internet, to jego uśmiechnięta mordka wszędzie nam wyskakiwała. No i właśnie o tym ten materiał. Jak do tego wszystkiego doszło? Dlaczego do tego doszło? Co z nim się dzieje obecnie i co będzie dalej z tym Lil Pumpem? To wszystko w dzisiejszym filmie, na który już was zapraszam. Teraz wychodzi na plus, kiedy robię nowy mód. Kobas wyznaczył mi kurs, mówią, że mam lucky look. Więcej pracy, większy luz, ale ciągle trzymam puls. Uśmiech nie schodzi mi z ust, mówią, że mam lucky look. To była nasza dzisiejsza piosenka dnia, którą polecam wam sprawdzić. Jeśli was ona zaciekawiła, to linki do niej znajdziecie w opisie i znajdziecie je też w przypiętym komentarzu. A my zacznijmy wszystko od początku, czyli od dnia 30 stycznia 2017 roku, w którym pewien młody, 16-letni wówczas chłopak, pół Kubańczyk, pół Meksykaniec, został pokazany światu za pomocą hitu pod nazwą D-Rose na kanale Cola Beneta, który wówczas również dopiero zaczynał się rozwijać, tak swoją drogą. Jak już dzisiaj wiemy, ta piosenka okazała się być dopiero początkiem, okazała się być tak naprawdę pierwszym krokiem do wielkiej światowej kariery Lil Pumpa. Od tego momentu o chłopaku robiło się już tylko coraz głośniej, a raper tylko potęgował ten efekt, dodając do tego kolejne bangery, takie jak chociażby Boss, jak Flex Like U, czy jak wreszcie Gucci Gang, które do dzisiaj zostało najbardziej znanym i chwytliwym tworem rapera. Niedawno zresztą ten kawałek na platformie YouTube przebił calutki miliard odsłuchań. Niedługo później raper wydał też swój sławetny album pod nazwą Lil Pump Lil Pump, który odniósł niemały sukces. Jednak nie zapominajmy też o tym, że Lil Pump na samej muzyce nigdy swojej kariery nie opierał. Od zawsze opierał ją również na swoim po prostu fajnym do oglądania w internecie, aczkolwiek kontrowersyjnym stylem bycia. Jego odpały na Instagramie śledziło coraz to więcej osób, co chwilę jakieś głośne akcje z jego udziałem miały miejsce, no i po prostu w tamtym czasie każdy, jak to mówią w Ameryce, fucks with Lil Pump. Gość był po prostu jednym wielkim memem znanym na całutki świat. Nawet gdy tylko popatrzymy na ten mój skromny polski trapowy kanał, to filmy właśnie o tym panie do dzisiaj notują największe liczby. Jednak wszystko co dobre szybko się kończy. Jak widzicie po tym wykresie, który przedstawia, no tak w skrócie mówiąc, popularność rapera w czasie, to od 2018 roku o raperze mówiło się już tylko coraz mniej. To znaczy, no jak widać, sam 2018 rok był jeszcze całkiem udany dla Gazego Garcji. Raper wydał w nim na przykład kolejny wielki singiel pod tytułem Eszkere. Wydał I Love It z Kanye Westem, które podbiło cały świat. Wydał wreszcie Arms Around You z X-em, ze Sway Lee i z Malumą. Jednak niedługo później zaczęły się już schody. Raper tylko ciągle hucznie zapowiadał swój następny album o nazwie Harvard Dropout, którego premierę przenosił na późniejszy termin pewnie z kilkanaście razy, co tylko wkurzało jego fanów i jednocześnie podwyższało ich oczekiwania co do tego projektu. Kolejne jego single notowały tylko i wyłącznie tendencję spadkową, a gdy wreszcie ten nowiutki krążek Gazego Garcji ujrzał światło dzienne, okazał się on być jednym wielkim niewypałem. Zresztą zaraz po wyjściu tego krążka wam o tym mówiłem. Nagrałem wtedy taki dość kontrowersyjny film, za który dość dużo osób mnie skrytykowało, jednak jak widać po czasie było trochę w nim racji. No bo jak zresztą znów popatrzymy na ten wykres z popularności, to wyraźnie widać, że rok 2019 dla Lil Pumpa był rokiem bardzo słabym. Porównajmy to teraz na przykład z wykresem 6ix9ine'a, który początkowo był zdecydowanie mniej głośnym i popularnym twórcą. Cóż, różnicę widać gołym okiem. No i tak szczerze mówiąc, to nie pamiętam nawet ostatniego filmu na moim kanale, którym tematem przewodnim byłby Lil Pump. A no tak, na jesień był jeden taki, jak go Kobra ukąsiła, no ale poza tym tematów do nagrywek o tym gościu nie było prawie wcale. Ale czekajcie, bo to nie wszystko. Jakby wszystko skończyło się na ciszy i braku atencji, to by było jeszcze git, ale nagle na jego osobę od jakiegoś czasu zaczęło pojawiać się coraz więcej hejtów. Jego piosenki w pewnym momencie zaczęto coraz częściej widywać w zestawieniach najgorszych trapowych tracków, a liczni trapowi amerykańscy influencerzy, którzy wcześniej propsowali twórczość tego gościa, nagle zaczęli kopać pod nim dołki. I tak wam powiem, że naprawdę od jakiegoś czasu coraz bardziej można odnieść wrażenie, że jest to koniec tak wielkiej kariery Lil Pumpa. Jednak czy na pewno? Hey, yo, no cap, 2020, I'm going back to the 2017 pump. Lil Pump sam zapowiada wielką zmianę w 2020 roku. Jak widzicie, zapowiada, że wróci ten stary Lil Pump z różowo-żółtymi czy też czerwono-zielonymi dreadami, który rozbawiał i rozbujał cały świat. Pytanie teraz natomiast, w jakim stylu to zrobi? Według mnie są dwie opcje. Albo wróci do swojego starego stylu, bo już takie snippety ostatnio na jego kanale mogliśmy widzieć, które przypominają nam starą małą pompkę. Albo pójdzie w stronę bardziej latynoskich rytmów. No bo już przed 3 miesiącami mogliśmy usłyszeć próbkę jego umiejętności w tym stylu i jak po wyświetleniach widać, wyszło mu to całkiem nieźle. Zresztą ostatni image rapera, który możemy obecnie widywać na jego Instagramie, może leciutko też na to wskazywać. I'm big pump now.
From now on, I'm not Lil Pump. Prefer to me as Big Pump, okay? Skat! W każdym razie, powiem wam tak. Nieważne jak, czy też jakim stylu. Ważne, żeby to, co planuję, mu się powiodło. No bo tak naprawdę to ten następny album mojej pompki, który ma wyjść właśnie w 2020 roku pod nazwą Lil Pump 2, zweryfikuje całą jego przyszłą karierę. No bo jeśli znów okaże się on wielką klapą, to Lil Pump jeszcze bardziej odejdzie w zapomnienie. Jeśli natomiast będzie on dobry i znów traki z niego pokochają ludzie na całym świecie, to będziemy mówili o wielkim comebacku sławnego Lil Pumpa. I gość raz na zawsze udowodni nam, że jego osoby nigdy się nie skreśla. Ja osobiście bardzo mu kibicuję, bo od samego początku, jeszcze nawet przed D-Rosen z nim byłem i nigdy tak naprawdę w niego nie straciłem wiary. No ale same głupie filmiki na Instagramie nie wystarczą, by raper prowadził wciąż tak sukcesywną karierę. Teraz natomiast wy mi napiszcie w komentarzu, czy według was Lil Pump utrzyma się na szczycie trapowej sceny, czy jest to po prostu jego już koniec. To znaczy wiecie, pewnie Lil Pump, o ile tylko nie robi jakichś głupot, to tak czy siak ustawiony już jest do końca życia. No ale wiadomo, każdy zawsze ma aspiracje, żeby w swojej dziedzinie być jak najlepszym, by być jak największym i jak najbardziej uznanym. Jeśli natomiast ten materiał przyjemnie ci się oglądało, to mordo nawet się nie zastanawiaj, tylko subskrybuj ten kanał razem z dzwoneczkiem po więcej wiadomości ze świata trapu. A tymczasem ja się już z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!